Służby specjalne to jest bardzo prosta sprawa. Tu nie ma żadnej tajemnicy, nie ma nic. Do Polski w 1943 czy 1944 roku, bo to tam jest dyskusja, czy oni przekroczyli 31 grudnia granicę, czy dopiero 2 stycznia, e, wojska, które szły sowieckie do Polski, e, była też dywizja tzw. Tak kościuszkowska. Dywizja Kościuszkowska była zbudowana na etatach gwardii. Dywizja Gwardii Sowiecka miała zawsze Batalion GRU. Batalion GRU to jest 500 ludzi, 500-600 ludzi. Każdy z tych agentów musiał mieć 10 potopiecznych do prowadzenia. Czyli jedna dywizja to było co najmniej 6000 tysięcy agentów, które szły. I teraz proszę wziąć pod uwagę, że tak, w Polsce y, od 1945 roku y, informacja wojskowa to były głównie te poligony rosyjskie. Y, do 1956 roku wojsko na wyższych tych funkcjach to byli Rosjanie głównie. Czyli Szczecin, Legnica, Wrocław to były ośrodki takie wojskowe rosyjskie. To samo było tutaj w Gdańsku. W Gdyni tam był do 1947 czy 8 roku, to w ogóle nie wiadomo, czy, Gdańsk będzie, czy Szczecin będzie polski czy nie polski. To była w ogóle dyskusja. A tutaj w Gdańsku też były wojska rosyjskie i opowiadali mi, powiedzmy ówcześni policjanci, że w nocy to nieraz były walki między ruskimi, którzy rabowali domy i tymi policjantami, którzy mieli szedł tego. To było cały czas. Czyli tak. Było około 4,5-5 tysięcy oficerów informacji wojskowej. To był szczyt drabiny. Potem było około 20-25 tysięcy ubeków. Chłopców do posyłki. Do, Pomorzy komuś dać, połamać komuś, spalić. To były właśnie ube. Potem było około 20, 20, 100, 125 tysięcy policji, do no już takich zwykłych tam. Potem było około pół milionowa armia, potem było około 2 miliony tzw. partyjnych działaczy, a potem była resza, czyli naród. I taka piramida u nas istnieje do dzisiaj. Nic się nie zmieniło, szyldy się zmieniły. Informacja wojskowa została przemieniona na WSI, policja na milicję, Partia została rozbita na trzy inne partie, ale to jest wciąż to samo. Proszę zauważyć, że najsilniejsze są te ośrodki. Ja mówię po, 1800, po 1989, kto Warszawy obsadzał? No na ludzie Kiszczaka. A skąd Kiszczak? No informacja wojskowa. Nic nie było. Potem byli ludzie z Wrocławia. A co było Wrocław-Legnica? No generał Dobinin, informacja wojskowa, czyli Gerło. I nie ma takiej możliwości, że ktoś może być agentem, a potem wyjść sobie. To takie bzdury, jak pan Olechowski opowiadał, że on był agentem gospodarczym. W Polsce nie było takiego pionu. Agent gospodarczy to jest agent informacji wojskowej. Łatwo to sprawdzić. Wszystkie. Banki, centralne banków, handel zagraniczny, przemysł ciężki i wydobywczy, zbrojeniowy oczywiście, to wszystko, ubezpieczenia, to wszystko było obsadzane przez oficerów informacji wojskowej. O tym pisze ten Suworow w swoich książkach. To należało do oficerów informacji wojskowej, bo to była tak zwana obronność. Oczywiście bzdura, ale chodziło o to, kto to miał prawo obsadzać. I potem była. UB, czyli wszystkie, handel wewnętrzny w kraju, czyli sklepy, stacje benzynowe niektóre, hurtownie i tak dalej. To robili, oni mieli czas pracy około 20-25 lat, potem szli na wysługę i obejmowali stanowiska administracji tej samorządowej czy tam państwowej. I w ten sposób to działa do dzisiaj. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, że jakiś gang w Ułominie, mający 20 czy 30 osób, może być konkurencją dla 20 tysięcy. To jest niemożliwe, nie mówiąc o finansach. Taki gang w Ułominie to może mieć powiedzmy 100 milionów. No a tutaj jest 100 miliardów. To w ogóle nie ma różnicy, nie ma po, o czym mówić. I teraz proszę zauważyć, że o tym też pisze Suworow, że najważniejszym w ambasadzie to nie był jakiś attaché, jakiś tam zastępca i tak dalej. Kierowca albo portier. Bo to był pułkownik czy tam major informacji wojskowej. I on decydował o tym, co robić, jak i kto ma robić. A ci to były chorągiewki, które miały reprezentować. Jak daleko to sięga, to bardzo łatwo sprawdzić. Jeżeli to facet z UB no, to najczęściej zostaje tam pobity, czasami mu spłonie dom albo samochód, i tak dalej. A jeżeli kręci ten z informacji, to najczęściej kończy się wyrokiem śmierci. Nie dlatego, że jego trzeba zabić, tylko że to daje strach dla reszty. Takich przykładów mamy całą masę. Sekuła. No, wyjątkowy oficer. Bo przecież dostał jedną kulę w brzuch, jedną w rękę, jedną w głowę, dwie godziny czekał w tym domu swoim, tam u góry na tym drugim czy trzecim piętrze i dopiero, bo żony nie chciał budzić, bo to taki uczciwy człowiek był, nie? Żony nie chciał budzić, dopiero o piątej rano zadzwonił, szedł na dół, żeby je otworzyć. I żadnego śledztwa nie robiło, bo pani rzecznik prasowej komendy głównej policji powiedziała, że balistyki się nie będzie robiło, dlatego że on napisał na komputerze list pożegnalny. Jak mógł napisać, kiedy trzy chyba tygodnie wcześniej występował w Sejmie, że był po wylewie i miał sparaliżowaną prawą rękę, bo lewą ręką kartki przekracał. Ale dla pani rzecznik to był wystarczający dowód, żeby śledztwa nie czynić. I to samo jest z każdym innym. Papała. Zastrzelony, wszyscy widzieli, nic nie można odkryć. Bo to w ten sposób się likwiduje oficerów związanych z w jakiś sposób z informacją wojskową, bo to jest straszenie innych. Reszta wie, że ma siedzieć na czterech literach i nie podskakiwać, bo zaraz będzie to samo. W ten sposób się trzyma ich w garści i nie mogą nic zrobić. Opowiadając, jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi służbami, to trzeba sięgnąć do historii początku XX wieku. Nie ma nic takiego jak rewolucja październikowa, czy, czy Lenin, czy coś takiego. Prawdziwe nazwisko Lenina to był Goldman i to był agent Warburga. Warburg to był minister skarbu Cesarstwa Pruskiego i szef tajnej i jawnej policji. Żeby cokolwiek robić, to mówiłem, trzeba mieć pieniądze i ludzi. A takie pieniądze i takich ludzi może mieć tylko ktoś wysoko postawiony. To nie może być żaden bandyta typu Nikoś czy ktoś inny. I właśnie Warburg przesyłając. Goldmana, Lenina do Moskwy i 5 tysięcy swoich bandytów stworzył wystarczającą korporację, która by zmiotła tam tych wszystkich innych. Do tego jego brat szef FEDU, przysłał trockiego Bronsteina z 10 tysiącami bandytów, no i opanowali całe właściwie dwa główne ośrodki czy trzy główne ośrodki w Moskwie i w ten sposób korporacje city weszły na rynek rosyjski. Rozwalono carat i przejęto bogactwa narodowe. Proszę zauważyć, że po 18 roku, pierwszą rzecz, to Bunin opisuje, pierwszą rzecz, którą zrobił Lenin, to całe złoto, które było w Rosji, wysłał do zach na zachód. To jest, y, tam było chyba 16 500 y, złotych, 7 rublówek i oni praktycznie 16 16000 Dwieście zebrali. Dwieście gdzieś zginęło, i to przypuszczałem, że to jeszcze skralici ci NKWD, czekiści zatrzymali, a ludzie wszystko oddali błyskawicznie. Generalnie od właściwie już dawna, bo to już od czasów kompanii moskiewskiej, ale powiedzmy tylko XIX wiek, rządzi City, Moskwą. Nie ma tam żadnego socjalizmu, żadnego komunizmu i tak dalej. To wszystko jest robota wykonania planów City. I teraz, z tamtej strony GER, to znaczy NKWD, y, czeka NKWD, megab, a u nas to się nazywało UB. Natomiast GRU to u nas jest informacja wojskowa. I cały czas to podlegało w ten sposób. Nigdy nie było tak, że informacja wojskowa działała sama w próżni. Ona działała cały czas pod rozkazami GRU i wykonywała dokładnie polecenia i szkolenia i tak dalej, to wszystkie były tam. a się mówi, że powstawała jakaś polska szkoła wywiadu i tak dalej, bzdura. Nic takiego nie mogło powstać, wszystko było prowadzone. No tak, tylko proszę zobaczyć co się dzieje. W 1991 roku powołują Jelcyna. Wyciągają jakiegoś dyrektora PGR-u, znaczy kołchozu, na szefa państwa, Oczywiście poziom jest odpowiedni. I co on robi? O tym u nas nie ma słowa. Tam jakieś strzelanie, jakiś pucza na Jewa, jest coś takiego, ale tak naprawdę nie wiemy, co on zrobił. A on zrobił kilka rzeczy, które wyjaśniają, dlaczego on został tam powołany. Pierwszą rzeczą to było, że całe archiwum GRU, łącznie z Afganistanem, zostało przekazane do Nowego Jorku. I w Nowym Jorku powstał kompleks budynku, gdzie te wszystkie akta, y, wszystkich y, agentów, znajdują się w, w, w tym pod osłoną, że tak powiem CIA, albo tam jakiegoś innego wywiadu. Nie wiem jakiego, bo w Ameryce jest chyba 18 służb wywiadu. Czyli to jest pierwsze, co zrobił. Drugie, co zrobił Jelcyn, to sprzedał połowę Jakucji, tam gdzie są diamenty, Oppenheimerowi. 97 czy 8% w tej chwili całej produkcji diamentów ma Oppenheimer. A kto to jest Oppenheimer? No to jest yy, książęta niemieccy XIX wieku, czyli City of London. I ona rządzi całymi monopolem dla diamenty. Yy, to jest druga rzecz, którą zrobił. No i trzecią rzecz, którą zrobił, redukcję całej floty. Z, w latach 70. flota rosyjska to była w granicach sowiecka, w granicach 3000 okrętów wojennych, a w tej chwili jest podobno 100, ale z tego tylko 10 może wyjść na morze. Reszta stoi z powodu tam braku części i tak dalej. Także zredukował całkowicie armię rosyjską sowiecką. Natomiast, jak to wygląda u nas? U nas, jak mówiłem, yy, wszystkie przewroty od 56 roku, właściwie w 45 już, były robione przez wojsko. My byliśmy normalną republiką bananową, której wojsko co jakiś czas dokonywało przewrotu zgodnie z poleceniami, jakie szły z Moskwy. Z Moskwy teoretycznie, bo to wszystko się było kontrolowane przez Sydney. I teraz, przewrót jakikolwiek był, czy to w 56, czy w 70, czy w 80, zawsze był przez służby. Przecież to Kiszczak z Jaruzelskim robili okrągły stół, 80 rok i tak dalej. Stan wojenny, Wrona, to wszystko wojsko. Ale już, jak mówi Olechowski, w 84 roku dogadali się gdzieś na Malcie z CIA. Już były jakieś rozmowy. No to proszę zobaczyć. W 1984 już się dogadywali, wywiady się dogadywały, co należy robić, a dopiero 8 lat, 6 lat później był okrągły stół. To tak było. I teraz te nasze wywiady od razu w czasie pustynnej burzy brały udział. Ta ewakuacja tych 50 zakładników to robił nasz wywiad. Ale my straciliśmy całkowicie rynek przez to arabski. Bo tam mieliśmy całą masę firm budowlanych, rolniczych i tak dalej. To wszystko straciliśmy, wyparli nas tamto. Proszę sobie przypomnieć pana Belkę, jak to twierdził, że jakie my to będziemy mieli profity, jak tam pojedzie nasze wojsko. A prawda była taka, że dostaliśmy w kosi, jeszcze zapłaciliśmy kupę pieniędzy i straciliśmy wszystkie kontrakty. Nic nie uzyskaliśmy. Zgadza się? No i to jest właśnie działalność służb specjalnych. I teraz. Do, u nas się mówi, że zmiana była w 1989 roku, okrągły stół i tak dalej. Nieprawda. Szefem informacji był generał Dukaczewski do 2006 roku. On był chyba najdłużej działającym szefem informacji. To prawie można go po, porównać do jakiegoś tam Husejna, czy, czy ten, bo, bo tyle lat rządził. I był stabilny. I nikt mi nie powie, że jak Facet, tyle lat rządził, to nie było wszystko dokładnie rozpatrzone, ustawione i tak dalej. Wszystkie umowy i tak dalej. Przecież generalnie ochrona informacji wojskowej polega na takim zabezpieczeniu, żeby umowy podpisywane przez kraj były dla tego kraju korzystne. Czyli zebranie wywiadu gospodarczego, tam powiązań wszystkich i tak dalej. Czy ta umowa jest Korzystne dla nas, czy nie? To jest rola informacji wojskowej. No a Okazuje się, że w każdym przypadku zawodziła. Weźmy zakup tych pendolino. Zakupiliśmy za cztery razy więcej niż kosztuje normalnie, jeszcze bez tych wózków ich wychylnych, czyli właściwie zakupiliśmy zwykły szmelc. Za cenę czegoś innego. Likwidacja naszego lotnictwa, lotu i tak dalej. Nasze samoloty latały wszędzie i nagle zostały przejęte przez inne firmy. Proszę zobaczyć nasze stocznie i, i marynarkę. Mieliśmy kilka tak zwanych stałych linii żeglugowych, typu Wielkie Jeziora, typu Pacyfik, i co? Wszystko zostało wytrocone wszystko przejęły inne firmy. A to było wszystko pod ochroną informacji wojskowej. To kto wziął pieniądze i za co? Czyli innymi słowy, jak mówiłem, piramida jest taka, na czele jest u góry na szczycie jest informacja wojskowa, potem UB, potem policja, potem wojsko, a potem te trole, które wykonują polecenia, a jak nie wykonują, to seryjny samobójca przychodzi, a jak wykonają, to mają awans na następną kadencję. I tak to działa od co najmniej 1920 roku. Proszę zauważyć, Piłsudski, agent wywiadu angielskiego, przez brata z 1893 roku. Jego brat go wciągnął do wywiadu. I ten agent praktycznie jeszcze w latach 30. był jak gdyby nietolerowany. Moja babcia na przykład, jak była wkurzona, to przezywała nas ty Piłsudszczyku, albo ty tam socjalisto, to było to. No ty komunisto, to już było gorzej niż źle. Ale mówię, ty Piłsudszczyku, to było przezwisko, to było bardzo negatywne. I to były lata 50. jeszcze, bo ona w latach tam 30. Nie, wiedzę zdobywała. Piłsudski nie był wcale żadnym bohaterem w Polsce. Łajda, który został za to, że, że działa jako ten wywiad wprowadzony na, na piedestały. Ale... W latach 50. i 60. w podręcznikach szkolnych Piłsudskiego się reklamowało jako przyjaciela Lenina. Bo pracował razem tam w tej drukarni w Łodzi, przy tym robotniku. Co prawda nie wiadomo, czy on tam nosił krzesła, czy, czy papiery wyszukał, ale z Leninem pracował. I to było w podręcznikach szkolnych. To taki bohater, bo to z Leninem pracował. A teraz co się robi. No tak samo Piłsudski, że jest wyzwolicielem państwa i stworzycielem państwa polskiego, a przecież on dostał to z wywiadu niemieckiego. Jemu władzę w listopadzie dała Rada Regencyjna, którą założył cesarz Wilhelm. Czyli <ścoughs> obojętnie, jaka koniektura, to agent był zawsze u góry. Te, te wszystkie bajki, które teraz profesorowie szczególnie z Krakowa piszą, że Piłsudski pojechał w 1905 roku do Japonii. No proszę to sobie na tak zwany język prosty zrobić. Bezrobotny bandyta, poszukiwany przez policję za normalne przestępstwa kryminalne, jedzie przez całą Rosję, czyli 10 tysięcy kilometrów, pociągiem, w którym w każdym wagonie jest agent policyjny, bo tak jest w Rosji, każdy wagon ma swojego konduktora, który jest agentem policji. Jedzie sobie przez dwa tygodnie do Władywostoku, gdzie jest wojna Japońsko-rosyjska, czyli teren jest nastawiony szczególnie na szpiegu, wsiada na statek, płynie do Japonii. W Japonii ten biały człowiek wśród tych żółtków oczywiście jest niewidoczny. Oni czekają i zaraz go zawożą tam do cesarza czy do rządu. No, no wyobrażacie sobie takie głupoty? Ja zawsze studentom opowiadałem, byliście w Londynie, byliśmy. Wiecie ten zwyczaj o five o'clock? No tak, to dlaczego nie pojeździ się do Buckingham Palacu, do, do Królowej na herbatę? Przecież to jest taki angielski zwyczaj. No to zaczynałem dopiero rozumieć, o co chodzi. Nie ma takiej możliwości, żeby facet przejechał przez kraj w stanie wojny, przez 10 tysięcy kilometrów, nikt go nie zaczepił, nikt mu nie, nie zaresztował, potem wsiadł na Statek spokojnie dopłynął do z kraju, którym toczy się wojna, on sobie spokojnie przepłynął bez niczego, nie? i tam go przyjęli radośnie, bo on się nie wyróżniał. On był taki sam jak te, i na tych, tych żółtków, nie? No, przecież bzdury takie. A to się naszym dzieciom wpaja do głów, i to na studiach nawet. I nikomu, nikogo to nie drażni, że to jest bzdura. Eee, o tym, że polska edukacja jest cały czas prowadzona przez City of London, rękoma niemieckimi. To jest wiadomo od zaraz początków lat 90. Otóż w Polsce była Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich. Ta komisja wydawała zeszyty oświęcimskie, gdzie można się było bardzo dużo nauczyć, jak wyglądało w Oświęcimie praca, co się tam robiło, jak ci chorzy byli itd. Te zeszyty zostały w latach chyba koniec 90., 80. lat zlikwidowane. W tej komisji zbrodni hitlerowskich pracował doktor Wilczur, ja mogę się mylić. I on wydał książkę na początku lat 90., że wszystkie dokumenty, które dotyczyły KL Warszaw i tych obozów koncentracyjnych na terenach polskich, niejaki pan profesor Kulesza z tego instytutu, będący wicedyrektorem, Wysłał do Niemiec, nie biorąc pokwitowania, nie biorąc żadnej, bo normalnie się wysyła kopie dokumentów organizacyjnych. On wysłał wszystko, nie biorąc pokwitowania, nie biorąc żadnego tego. I w ten sposób większość dowodów istnienia jedynego obozu koncentracyjnego na terenie Polski, to znaczy KL Warszał, bo to był jedyny koncentracyjny, tamte były obozami pracy. I to są na to dowody, że to były obozy pracy. Na marginesie mogę podać Sztutow. To było więzienie dla miasta Gdańska, wolnego miasta Gdańska. Od 1935 roku, 1936, bo osobiście znałem takiego pana, który w 1936 roku został zaaresztowany i spędził trzy miesiące w Czutowie. Był młody chłopcem tak zwanym okrętowym i jak zrobili jakiś rejs i szyper i wypłacił tam większe pieniądze, to poszli na piwnej do, do baru takiego. Tam na piwne, jak sama nazwa wskazuje, to były te bary. No i, i tam się rozchodzili tak mocno, że poturbowali tych niemiasków, wyrzucili ich przez drzwi. No potem bar zdobyty, więc się spili. Oczywiście nikt ich nie aresztował. O godzinie ósmej, jak już siódmej rano, jak już leżeli, tak już popici, że się ruszyć nie mogli, to przyszło kilku felfeblu. Wzięli ich tam 100 metrów dalej, jest kolegium. Yy, kolegium o 8 się zaczęło, o 8.15 dostali wszyscy wyrok 3 miesiące, o 10 już byli w Szutkowie. Przywitano ich 50 z pałami, stało i dostali te 50 pał, to dzień był zaliczony i potem było te 3 miesiące musiał pracować. Ciężko tam. Praca była taka, że za najmniejsze przewinienie dostawał pały i zawsze po pałach był dzień zaliczony, już nie musiał pracować. Odżywianie było dwa razy dziennie. Rano, kawa, jakieś chleby, i tak dalej, wieczorem jakaś zupka i tak dalej, czyli na wadze wszyscy lecieli mocno, ale tylko trzy miesiące. Bo sześć miesięcy to był jakby recydywa. I więcej nie dawano, bo nie wytrzymałby facet a to nie chodziło. W czasie wojny w 1942 trzecim roku Niemcy też brali na trzy miesiące do sutofu. Po trzech miesiącach, albo sześciu najdalej, jak już spadł sił, to go posyłali do domu, żeby się odtłuczył, i z powrotem go po pół roku brali, po raz drugi. Także to było. Tego typu. Natomiast KL Warszaw był typowym obozem koncentracyjnym na wyniszczenie. Tam 200 tysięcy osób zlikwidowano w ciągu działalności. I te dokumenty wszystkie zostały przez pana Kulesze usunięte i przesłane do Niemiec i one zaginęły, bo Niemcy odpisali, że nie wiadomo gdzie są, bo nie ma pokwitowania. I to opisał, mówię, doskonale w tej książce dr Wilczuk. I teraz co się dzieje? Nagle pan Kulesza awansuje znowu na zastępcę IPN-u yy, po, po, znaczy po 2000 roku i przez 6 lat usuwa te dokumenty. I potem wraca z powrotem na, jako profesor prawa, chyba, czy historii na Uniwersytet Łódzki. Jak go tam usunięto z tego wreszcie. Natomiast yy, i o tym, co było, my nic nie wiemy. To nie dotyczy tylko tej sprawy. Proszę zauważyć, że mieliśmy na terenie Polski największe zgęszczenie obozów koncentracyjnych, czy tych niemieckich, Łagru i y, 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 y filii ich y, w całej Europie. To można na mapie zobaczyć, że w Polsce jest największe zgęszczenie. Na terenach mam na myśli całej Polski, przedwojennej też. I y, my nie, w każdym obozie było przynajmniej kilkadziesiąt osób typu Kapo. I my do dzisiaj nie mamy ani jednego nazwiska. Jakoś dziwnie te dyrekcje tych obozów, mimo że rzekomo dysponują jakimiś tam aktami, nigdy nie opublikowały żadnego nazwiska KAPO. Dlaczego? No, trochę akurat wiem. W Gdańsku był ten obóz w Szutowie i w Szutowie był w 1943 roku taki jednodniowy bunt. No, trudno nazwać to buntem jakieś tam zamieszki. No i jeden z młodych historyków Uniwersytetu Gdańskiego chciał napis, opisać to tak, jako pracę. I dotarł, że jeden z tych kapłów wczesnych, majster budowlany, pod Pruszczem ma ogrodnictwo. On pojechał tam, no ten się zdziwił, że on wie, że... on co znaje, tam pogadali miło, a następnego dnia u tego naukowca już było UB i powiedzieli, że absolutnie temat jest zamknięty i nie ma prawa w ogóle ruszyć, bo inaczej go zniszczą. I to tłumaczy, dlaczego nie ma wciąż żadnego opracowania dotyczącego pojęcia kapo. Kto to był i jakie były ich funkcje po 1945 roku. Dla porównania, powiedzmy akurat, akurat Sztutow nie jest najlepszym dowodem, ale Sztutow do 1945 roku stycznia był niemiecki a potem do 1949 roku był rosyjski, NKWD nim rządziło, a potem do lat 50. był przez informacje prowadzony. Czyli w sumie czas pracy, mówię tak w cudzysłowie, Szutowu na rzecz Sowietów był dłuższy niż na rzecz Niemców. To samo dotyczy Majdanka. Majdanek powstał w 1940 roku, w 1944 już był wyzwolony, czyli 4 lata pracował na rzecz Niemców, a potem do 1948 roku pracował na rzecz Sowietów, a potem znowuż informacja tam była. I proszę zauważyć, takie wielkie uniwersytety, Uniwersytet Lubelski, KUL, który się jako opozycyjny zekomu, a tam nie ma żadnej publikacji, żadnej pracy, co się działo z Majdankiem czy zamkiem lubelskim po 1944 roku. A tam było ponad 100 tysięcy ludzi siedziało. Jest wymazane to wszystko. To samo dotyczy koncentracjonalnego lager Warszaw. Jeszcze w 1992 roku były dowody fizyczne, że to był jedyny obóz w Polsce, który posiadał komory gazowe. Dlaczego? Dlatego, że komora gazowa to nie jest tak, jak się ludziom wydaje. Bo ta, ta bzdura jest w tej chwili na. Znaczy, czy dzisiaj akurat, to no nie wiem, jeszcze jest, ale była jeszcze parę miesięcy lat temu, że pierwsza komora gazowa to była w Oświęcimiu, w domu chłopa, który tam wysiedlono i, i to zmieniono na komorę gazową. No to taki idioty, że to naprawdę jakiś debil musiał pisać. Chodzi o szczelność. Nie da się. Poza tym cyjanowy, to znaczy cyklon, który się, on się łączy z tłuszczem, i był używany przed wojną do tępienia wszy, karalochów i tak dalej, bo tam nie ma tłuszczu. Natomiast ilość tego gazu, która jest potrzebna, żeby zabić człowieka, to jest taka, jak tu między poduszkami dłoni, tu w tym miejscu. Czyli gaz jest, ja rozrywam i już padam. Więc nie nadaje się do, do, specjalnie do ludzi yy, w sensie chemicznym. I teraz o co chodzi? On zostaje, te ciała leżą na kupie. Więc jeżeli ktoś wchodzi bez maski Pegas, no to, to ginie momentalnie, bo nie ma co. Muszą być olbrzymie wentylatory, żeby przewiew zrobiły, żeby to usunęły. I takie y wentylatory były tylko właśnie na dworcu, tam gdzie był ten Kal Warszał, tam były y te wentylatory, silniki lotnicze. I to pani, nie kto inny, tylko pani tam, Bufetowa, jak ona… Drugim wręcz, ona kazała to zniszczyć, jak była w ten czas y tam, w w Warszawy. I to było wymazanie ostatniego dowodu, że istniał ten obóz. A są opisy czy pamiętniki księży, na przykład, którzy się tam przechowali w jakichś ruinach i widzieli to wszystko, jaki rozstrzeliwano, jak tam robiono. I to jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa to jest taka. Jest, dokumenty dwa są niepodważalne, bo to jest wyrok sądu, jak to się nazywa, tam, najwyższego w Kanadzie który wysłał swojego eksperta, który tutaj badał i nie znalazł żadnych dowodów, że tu kiedykolwiek była gazowanie. To jest raz. Dwa. Ten budynek, najpierw który pokazywali jako komorę gazową, to po 90 roku ten nowy dyrektor stwierdził, że nie, że to jest atrapa, bo tamten rzekomo rozwalili Rosjanie. Ale żaden film, żaden dokument, który widzimy, nie ma ani masek Pegas, ani nie ma Uszczelnień takich, które by były. Na przykład w szutowie też pokazują, że tam po drugiej stronie kremator, bo co innego jest krematorium, czyli spalanie zwłok, a co innego jest gazowanie. To musi być szczelne. Pokazują, że po drugiej stronie jest budynek sztutofu, gdzie rzekomo były stosowane gazy, ale to jest niemożliwe z względów fizycznych. To nie taki budynek, nie tak to się robi. Proszę pamiętać, że w tym czasie nie było antybiotyków. Pierwsze co było, to były sulfonamidy, które naukowcy Niemieccy rozpoznają syntetyzowali. W związku z czym możliwość zarazy była bardzo duża. W związku z tym jedynym sposobem usuwania takiego czegoś to były stosy i palenie. To nie jest nic nowego. W 1984 roku była katastrofa w Bupalu. A amerykański koncern Carbon Carbay produkował tam rzekomo nawozy sztuczne, ale przypuszczalnie też gazy bojowe, bo to tam tylko zmiana jest jednego z czynników i można gazy produkować. I doszło do chyba w sobotę do pęknięcia jakiejś rury, a że to było cięższe od powietrza, więc na tą dolinę, bo firma, to znaczy zakład jest u góry i potem to siękało w dolinę. I tam było 50 tysięcy ludzi, zmarło, zadusiło się w ciągu krótkiego okresu, tam 20 godzin. Więc żeby nie dopuścić, to jest gorąco, to są Indie, to jest Bhopal, żeby nie dopuścić do epidemii, to zaczęto palić te zwłoki. I bardzo mądry sposób wymyślono, robiono zdjęcie każdego faceta i wrzucano go na stos, podlewano benzyną i panono. Bo to jest jedyny sposób zapobiegania. Ten. A potem te zdjęcia prasa drukowała i, i, i wszędzie wisiały, że ten, ten został spalony, żeby każdy mógł rozpoznać swoją rodzinę. Nie? Proszę zauważyć, oni to wymyślili w 1984, żeby te ilości zwłok które były, a w było dwa razy epidemia tyfusu na przykład, żeby te ilości zwłok w jakiś sposób zneutralizować, to się robiło właśnie w ten sposób, że albo się posypywało wapnem, albo się paliło. I w związku z tym, że jak Pan mówi, palenie było długotrwałe, no to zakopywano, jak była epidemia, wapnem, żeby nie doszło. To jest od 200-300 lat znany sposób, albo dłużej. Natomiast piece to służyły tylko do jak gdyby powiedzieć, no takich sporadycznych przypadków, normalnych. My też dzisiaj mamy krematoria. I tam się te cztery godziny jedno ciało pali, yy, duże kości zostają, więc i tak to potem mielą, ale yy, to jest, to ci nie nadaje do masowej. No powiedzmy, w 80 było tam 40 czy 60 tysięcy ludzi nie, i, i robiło, i było tam powiedzmy 5 czy sześć zwłok w ciągu dnia, no to można było je spalić w piecu. Ale tak to się nie nadawało. To nie, nie, nie ta ilość i, i ciepła, i no, powiedzmy czasu, żeby to zrobić. Bo taki piec wystarczał na, powiedzmy, 3-4 obroty w ciągu doby. No to, to jak trzy piece były, to raptem 15 osób na dobę. Więcej się nie udało. A w żadnym, czy to w, tu u nas, w Osięcimie, czy w Buchenwaldzie, czy gdziekolwiek nie, nie znaleziono masek pegaz. Więc nie można powiedzieć, że. Były takie. Jest w Rogoźnicy, na pewno była gorsza niż o Oświęcim. Bo miałem autentycznych pacjentów, którzy byli i oni mówili, że Oświęcim to przedszkole w porównaniu z Rogoźnicą. Natomiast ukazał się pamiętnik, tylko nie mam go na wierzchu, właśnie jakiegoś Żyda z Rogoźnicy. I muszę powiedzieć, że to jest bzdura wielka. Możemy kiedyś porozmawiać, tylko muszę znaleźć go, bo tam sobie podkreśliłem. To jest bzdura napisana tak jak pamiętnik Andy Frank. 20 lat po wojnie i zupełnie facet popieprzył wszystko. Bo raz pisze, że mieli jedzenia, ile chcieli, bo Niemcy robiąc ich transport przewidzieli i dali każdemu na drogę posiłki. No to jak dali posiłki, to mieli jedzenia, to dlaczego z głodą mieli potem, nie? I tam takich się cała masa innych rzeczy, że to, to, to jest... Próbowałem się dowiedzieć bezpośrednio tam do tego, do roźnicy, tam do tego muzeum pisać i mam odpowiedzi. I widać wyraźnie, że może nawet coś wiedzą, ale boją się cokolwiek powiedzieć. Bo ta pani mi odpisywała tak, że to <laughs> uczeń mógłby odpisać, to było coś. Generalnie nie można Niemców traktować jako idiotów. Więc jeżeli było 11 milionów Niemców na froncie, to trzeba było mieć 11 milionów chłopa do roboty. W związku z tym, że to był chłop najemny, to trzeba było mieć go więcej. Bo najemnik i niewolnik zawsze gorzej pracuje niż właściciel. W związku z tym, że tej roboty było więcej, bo teren się powiększył, bo nie tylko Niemcy, ale i Polska, i y, Ukraina była przecież przez dwa lata zajęta i tam też powstawały te niemieckie kołchozy, to. Ci niewolnicy musieli pracować, więc nikt tam specjalnie nie był zainteresowany, żeby ich niszczyć. Bo to było sprzeczne z ideą całą. Brano do kowar, do tych kopalń uranu, ludzi tu z pomorza, z tych akowców, których przypadkowo złapano. I tam wypadkowość była straszna. Bo to nie miał pojęcia, walił jak mu kazano i, i, i co? I zasypywało go, potem wyciągali, bo nie wyciągali. Po to były szkoły górnicze, żeby uczyć jak i co można robić. Więc twierdzenie, że tam 60 tysięcy ludzi zamordowano jest bzdurą. Dwa, musieli to robić fachowcy. I wiemy o tym, że byli górnicy, czy, czy powiedzmy specjaliści od budowy metra z Rzymu, z Berlina i tak dalej, i oni pracowali. Teraz, rzekomo ich wy... rozwaliło SS czy tam Gestapo. Znowuż bzdura. Dlaczego? Bo Niemcy są tak samo babami jak Polki. I jak gdzieś tam jej Francji tam jakiś Hans zginął, to teraz w latach 80 tych szczególnie przyjeżdżają na groby, kwiatki składają i tak dalej. Mam dokładnie kontakty jak w Kazachstanie, jak tam w wiezi tam Arnie Paulusa i tam jakieś groby powstały, to Niemcy jeżdżą tutaj formalnie z rządu, dostają pieniądze, jadą tam i krzyż budują na tym miejscu, gdzie tam był ten łakier. A w Rogoźnicy żadnych nie ma krzyży niemieckich. Żadne baby nie przyjeżdżają, bo ci ludzie, którzy budowali, zostali przetransportowani do Stanów. I oni tam budowali już w latach 50. I dlatego tu nie ma grobów. Tutaj na y, Kaszubach były groby, które jeszcze w latach 80. harcerze upamiętniali co roku jako gryfa. A potem nagle się okazało, że to są groby Wehrmachtu. Po 90. roku. Bo przyjeżdżali z Niemiec. Dziękowali, że tak się opiekowali pięknie grubami.